Cześć wszystkim, Marcin z tej strony. Wybrałem się na spacer dzisiaj. Pomyślałem, że fajnie będzie. Założę sobie kanał taki trochę o bushcrafcie, trochę o urbexie. Zobaczę, co z tego będzie, czy dużo ludzi będzie zainteresowanych. No, więc zapraszam do oglądania. Może was zainteresuje okolica mojego miasta. Kto wie. Aktualnie robię sobie gulasz. Tutaj, o, proszę bardzo. Może mało ambitnie, potrafię też coś sam przyrządzić. Jeśli zastanawiało was, czy kuchenka turystyczna może robić za statyw, to tak, może. O ile jej nie odpalicie, bo może nie być zbyt ciekawie. Ale dobra, przechodzimy do EDC. Jak każdy normalny człowiek, dźwigam ze sobą klucze od domu. W sumie, no nie macie czym chwalić. Klucze, karabinczyk, trochę paracordu i gwizdek, który mam z Jeleniej Góry, który już nie jest gwizdkiem. Po prostu nie chciał już być gwizdkiem i się złamał. Są klucze, jest też zapalniczka. Taki tam mały, śmieszny bik. Daje radę. Nie palę, ale zapalniczka jest dobrze mieć przy sobie. Poza tym mam też Olighta S2 jako źródło światła. Proszę bardzo. Mała, zwinna latarka. Świeci, daje radę. Ma magnes. Ten magnes trochę jest wkurzający, zwłaszcza jak ma się klucze z latarką w jednej kieszeni. No, ale to już tam drobnostka. Poza tym używam scyzoryka Victorinoxa, noszony na co dzień. Ja jakoś wolę z nim chodzić do pracy czy do miasta niż z folderem. To jest Huntsman, chyba tak, chyba się nie mylę. Mam też portfel od Baribala, proszę bardzo, nie widać, teraz chyba widać. Baribalowski, bardzo fajny. W portfelu jakiś tam zestaw naprawczy mam, w sumie no nic ciekawego, zdjęcie dziewczyny i tyle. Dobra. Takie już trochę mniej EDC mam w organizerze Baribala. Się prezentuje tak. No. Dobra, ja się już ubrałem, przygotowałem do wyjścia. Tylko czekam, jak trochę ten deszcz zelży. Kropi już od jakichś tam, nie wiem, parunastu minut. Opuściliśmy właśnie pustynię. Kierujemy się w stronę Legnicy. Może zawitam jakąś stację benzynową na kawę. Pogoda trochę nie rozpieszcza, ale zawsze mogło być gorzej. Swoją drogą, ja tam bardzo lubię taką pogodę. Niby pada, jest mokro, każdy by chciał w domu siedzieć, ale ma to swój urok. No. Może jakbym w bardziej malowniczym miejscu, to byście też to zobaczyli. To niestety, no nie widać. Jak się wszystko uda, możliwe, że koło weekendu nagram już taki prawdziwy bushcraft z tarpem, z ogniskiem. Zobaczymy. A może będzie urbex, a może nic nie będzie. I tak właśnie wygląda ten pierwszy odcinek. Jak wam się podobało, możecie dać suba. No, tą karetka chyba jedzie. Jakiś wypadek był na autostradzie. Tutaj macie strefę ekonomiczną w Legnicy, jakby ktoś był zainteresowany.